heju, heju. Witam Was bardzo serdecznie. Wracam po przerwie i bardzo się cieszę. Wakacje się skończyły. Czas na powroty. Córka w końcu upchnięta do pierwszej klasy. Więc możemy wrócić do naszych częstszych rozmów o seksie i do tego, żebyśmy sobie na bieżąco wymieniali się informacjami, doświadczeniami. Ja oczywiście jak zawsze chętnie pomogę Wam w poznawaniu nowej wiedzy. Więc słuchajcie, dzisiaj wzięłam na tapet taki temat, czyli dlaczego dużo częściej, bo to też nie jest tak, że to zawsze kobiety odmawiają, a mężczyźni nie. Bo tutaj już mi ktoś fajnie uwagę zwrócił w komentarzu, że przecież mężczyźni też odmawiają seksu. Tak, słuchajcie, zdecydowanie. Teraz coraz więcej facetów odmawia. I jak to jest, że te odmowy w ogóle w relacji są? Skąd się pojawiają odmowy? Dlaczego mężczyźni się muszą prosić? I tak naprawdę, czy się muszą prosić, słuchajcie? Jak myślicie? Dajcie mi znać, czy to tak musi być, czy macie na to jakiś fajny patent, bo ja Wam powiem, że to nie jest tak. To nie jest tak, że jedna strona zawsze się musi prosić, a druga strona odmawia. Bo tego, że tak jest w relacji, jest bardzo, bardzo wiele powodów. I do mnie bardzo często zgłaszają się pary i mówią na przykład: Monia, ale u nas w relacji jest super, jest wszystko okej, tylko z tym seksem jest coś nie tak. Bardzo często okazuje się po tygodniu, dwóch, po kilku pierwszych zadaniach, że to jednak nie chodzi o sam seks, tak? Piszecie też gdzieś do mnie i mówicie, no, że relacja jest super, tylko ona często Wam odmawia, tak? No nie ma idealnie z tym seksem. No i mówicie mi, że o proszę, jaki partner jest najlepszy? Mówicie mi, że nie, że to tylko o seks chodzi. A ja Wam powiem, że bardzo często u podstaw wszystkiego jest relacja. No i znowu, co tu dają? Seks tu dają. Słuchajcie, dobra, to może dla tych, którzy dołączają, ja się przedstawię. Nazywam się Monika Gałuszkiewicz, jestem po psychologii i seksuologii klinicznej. Na co dzień zajmuję się mentoringiem bar. To, co ja robię, to poprawiam życie seksualne w relacjach. Zależy mi na tym, żebyście mieli fajniejszy, lepszy seks, żeby Wam się lepiej z partnerem, partnerką układało, żeby poza tym, że macie fajny seks, to żeby ta relacja była lepsza, bo jak jest dobra relacja, to jest fajniejszy seks. Czy to jest możliwe u gościa w wieku 39 lat, żeby były problemy ze wzwodem? Tak, oczywiście. Słuchajcie, problemy ze wzwodem zaczynają się dzisiaj już nawet u 20-parolatków. Zrobię Wam osobny live na ten temat. Zresztą jest dużo informacji na ten temat też ode mnie w sieci, ponieważ to nie jest tak, że niebieska pigułka tylko dla 60+. Coraz więcej młodych facetów ma problemy z penisem, z jego hydrauliką, z tym, że albo nie staje, albo nie potrafi kończyć. Więc słuchajcie, jak najbardziej to się zdarza i tak jest. Jak poprawić, mam duże libido, a moja partnerka nie. No właśnie, słuchajcie, dzisiaj właśnie będę o tym mówić, tak? Jak to jest z tym libido, jak to jest z tym, że mówicie mi na przykład, że partnerka nie ma wysokiego libido i że nie ma potrzeby takiej, żeby ten seks był. U mężczyzn to też się zdarza, tak? Bo to też faceci odmawiają. Ale słuchajcie, czy Wy w ogóle wiecie, jak działa kobiece libido? Czy wiecie, jak działa kobiece pożądanie? Bo od tego się zaczyna najczęściej. Od tego się zaczynają najczęstsze problemy. Bo słuchajcie, w początkowej fazie związku my bardzo chętnie idziemy ze sobą do sypialni. To jest, słuchajcie, ogień, tak? Czasami 2, czasami 4 lata i jest super. Bo wtedy to pożądanie jest spontaniczne. Ale większość kobiet nie ma pożądania spontanicznego na co dzień. Na co dzień kobiety mają pożądanie responsywne, a to oznacza, że żeby im się zachciało, to musi być odpowiedni kontekst. Najpierw, jeżeli zapytacie kobietę, czy ma ochotę na seks, będziecie po prostu nęcić, będziecie się łasić, będziecie przytulać się i na dodatek macać, to najczęściej po prostu zrazicie tą kobietę i ona faktycznie nie będzie miała ochoty na seks, mimo że mogłaby ją mieć. I bardzo często to mężczyźni zabijają ochotę na seks w swoich kobietach. Wiem, jak to teraz brzmi, panowie. To nie jest Wasza wina. Umówmy się, że o czymkolwiek mówię, to nie jest tak, że
że to jest czyjaś wina, bo po prostu my wielu rzeczy nie wiemy. My opieramy nasze życie seksualne na mitach, na kawałach, na rzeczach, które gdzieś tam zasłyszeliśmy, a słuchajcie, najwięcej badań było dopiero 97-99 rok. Więc to, co się zmieniło, to są rzeczy, które są stosunkowo świeże. Tak naprawdę mamy wiedzę od 25, no powiedzmy, że ostatnie ćwierć wieku bardzo dużo się dowiedzieliśmy o kobietach. Rzeczy, których wcześniej nie wiedzieliśmy. I teraz, jeżeli będziemy się opierać na tej wiedzy takiej wcześniejszej, tak, że penetracja, że wielki penis, tak, że to jest coś, co kobiety potrzebują najbardziej, że to jest najważniejsze, no to potem się okazuje, że te kobiety są niezadowolone, kobieta jest niezadowolona, jest nieszczęśliwa, tak, no bo jest niezaspokojona, w żaden sposób partner nie daje jej tej satysfakcji, bo słuchajcie, nie zawsze kobieta potrzebuje orgazmu, ale potrzebuje satysfakcji. No to co? No to kobiety rezygnują z seksu. Żeby było śmieszniej, jeżeli chodzi o kobiece libido i kobiece pożądanie, to im więcej mamy dobrego seksu, tym bardziej nam się chce. Jeżeli mamy kiepski seks, to coraz mniej mamy ochoty. Więc jak się ktoś mnie pyta, jak podnieść kobiece libido, co zrobić, żeby kobieta miała większą ochotę, dać jej więcej dobrego seksu. Pokazać jej, że ma tą ochotę na seks. Dziewczyny, to jest bardzo często tak, że my na przykład zastanawiamy się, znaczy nawet się nie zastanawiamy. Nasz mężczyzna do nas przychodzi i się pyta, czy mamy ochotę na seks. No i słuchajcie, jeżeli by tak się zapytał, a to byłaby jakaś taka pora dnia, że my jeszcze gdzieś robimy coś innego, to na samo takie pytanie najczęściej my nie wiemy, albo po prostu odpowiedź jest automatyczna nie. Ponieważ my potrzebujemy właśnie tego kontekstu, czyli potrzebujemy klimatu. Potrzebujemy się wyluzować, potrzebujemy poczuć, że jesteśmy ważni dla tego naszego partnera, że nas pożąda, że ma na nas ochotę. Potrzebna jest na przykład rozmowa, słuchajcie. O proszę, żywiołowy partner wygrywa, dzięki. Potrzebna jest, słuchajcie, potrzebna jest właśnie ta uwaga. Czego nam najczęściej dzisiaj w relacji brakuje? Uwagi. Uwagi tego, żeby nas partner, partnerka po prostu dostrzegła. Żeby odłożyła, słuchajcie, odłożył telefon, żebyście wyłączyli telewizor i porozmawiali na przykład sobie na spokojnie razem. Przez 15-20 minut. Żeby zbudować klimat, czasami poprzytulać się, ale uwaga, przytulanie bez macania. Tu bardzo często panowie mylą. Jeżeli się przytulamy, to się przytulamy. Jeżeli mamy ochotę już na coś więcej, to wtedy te ręce mogą sobie błądzić i być w różnych innych częściach intymnych ciała. Ale jak kobieta mówi, że ma ochotę na przytulanie, to ma ochotę na przytulanie, a nie na macanie. I stąd na przykład potem się okazuje, że te kobiety stronią od dotyku tego swojego mężczyzny. Ktoś na przykład mówi, że no ale moja partnerka nie lubi się przytulać. Przytulać? Czy przytulania z macaniem? Nie? No to wiecie, to tak różnie jest. Więc generalnie słuchajcie, relacja, luzik, rozmowa, uwaga. I to są takie te podstawowe rzeczy, które już powodują, że jako kobiety mamy więcej ochoty na seks. Wiele osób mi mówi, no bo to jest też tak, że ten partner powinien ją odciążyć w tych obowiązkach domowych i to wtedy, ale on wtedy jest pantoflarzem. Też do końca to nie jest tak, że to chodzi o te obowiązki domowe i te różne rzeczy. Bo jak facet jest dorosły i dojrzały, to nie czeka, żeby kobieta zrobiła wszystko. No bo słuchajcie, dom jest dwójki ludzi, tak? Mężczyzna w końcu sobie bierze kobietę, a nie bierze sobie mamuśki, nie? Więc to mamuśka w domu prała i sprzątała, jeżeli tak robiła, masakra. Ale umówmy się, że no ta mama zajmowała się na przykład domem, ale żona jest od tego i dom jest od tego, że jest wasz wspólny i razem to powinniście robić i tyle. Więc nie, tutaj nie ma co piany bić o te rzeczy domowe, bo po prostu dla mnie normalny facet wie, co do jego obowiązków należy. Dobra, słuchajcie, patrzę, bo się pojawiają wasze pytania. Dzień dobry, chyba jestem kobietą. Jak poprawić u faceta sposób na postój? To zależy, jaki jest powód tego, że tego postoju brak i że są problemy. Bo to wiele problemów, słuchajcie, zaczyna się u mężczyzn w głowie. A tak naprawdę wiecie, jaki jest największy problem dzisiejszych facetów? Za mało śpią, za dużo oglądają telewizji albo siedzą przed telewizorem. Bo jeżeli na przykład nie macie specjalnych okularów wieczorem, które blokują dostęp niebieskiego światła i do końca zasypiacie właściwie z tym telefonem, to nie wytwarza się wam melatonina, czyli nie macie fazy głębokiej snu, czyli się nie wysypiacie. Więc to jest taki, słuchajcie, taki podstawowy problem. Faceci są niewyspani, zestresowani.
źle się odżywiają, palą papierosy. Jeżeli te cztery rzeczy panowie, że tak powiem, wykasują, wyautują, to już ich penis będzie dużo lepiej funkcjonował. A jeżeli do tego dodadzą jeszcze 20 minut spaceru dziennie, to większość penisów wraca do, że tak powiem, do swojej funkcjonalności. Bardzo proste? Niestety znam bardzo mało facetów, którzy się do tego zastosowali, którzy to robią i którzy w ten sposób poprawili jakość swojego penisa, ponieważ panowie doszukują się problemów jeszcze gdzieś indziej, szukają maści, tabletek, innych rzeczy, zamiast wyspać się, ograniczyć stres, bo to też można poprawić swoje życie, jeżeli się wie, jak można się odstresować, odstawić na przykład właśnie te fajki albo zmniejszyć fajki, no i już dorzucić spacer. Więc tak, tak, też Was witam bardzo serdecznie, pozdrawiam, cieszę się, że jesteście. Co zrobić, jeśli partner odmawia seksu tak naprawdę od początku związku? No to ja bym się zastanowiła, o co chodzi, tak? Bo słuchajcie, tym różni się relacja intymna, relacja małżeńska, czy taki prawdziwy związek od przyjaźni, od partnerstwa, że jest seks. Więc jeżeli tego seksu nie ma, to tak, albo druga strona jest aseksualna, wtedy najczęściej tego zupełnie nie zmienimy, albo druga strona nas nie pożąda, albo jest innej orientacji tak naprawdę. Czasami na przykład mężczyźni są z kobietami, a tak naprawdę wolą innych mężczyzn, tak? Albo są jeszcze jakieś inne powody, tak? Więc tutaj tak naprawdę trzeba się zastanowić, ale jeżeli tak było cały czas, no to pytanie, czy to jest partner dla mnie, tak? Jeżeli ja widzę, że ktoś ma zupełnie inne potrzeby niż ja, tak? A seks jest na przykład dla mnie ważny, no to ja nie będę wiązać się, nie będę wchodzić w relacje z kimś, gdzie nasze libida i nasze potrzeby się kompletnie rozjeżdżają, bo w pewnym momencie nam to rozwali relacje. Więc na przykład no, z tymi kompromisami różnie bywa, tak? Ktoś ma potrzebę raz w miesiącu, a ktoś ma potrzebę codziennie. No i teraz powiedzcie mi, jak wypracować kompromis. I takie rzeczy to już widać na przykład po 2-3 latach relacji. Tak, właśnie wróciła moja córka z karate i słychać, więc jak wpadnie tutaj dzicz, to się nie zdziwcie. Więc tutaj też się musicie po prostu zastanowić. Mam dwie ręce, to już było, na tej mojej psychice bardzo się odbiło. Słuchajcie, dwie ręce też są fajne i potrzebne w seksie, powiem Wam z bardzo prostego powodu, ponieważ my, na przykład a propos tego, że mamy te różne potrzeby, tak? I teraz tak, jeżeli mamy prawdziwą potrzebę seksu, a prawdziwa potrzeba seksu polega na tym, że my chcemy dać przyjemność tej drugiej stronie, że nam zależy, żeby ta druga strona też miała fajnie. Bo jeżeli po prostu mamy potrzebę rozładowania, spuszczenia się, kobiety też spuszczają parę i wykorzystujemy tą drugą stronę tylko jaki taki nasz żywy wibrator albo żywy masażer, tak? No to umówmy się, no to wcale nie mamy ochoty na seks, tylko mamy ochotę na to, żeby się spuścić i jeżeli mamy taką ochotę, no to wtedy faktycznie ręce, pingwinek, inne rzeczy są dużo lepszym rozwiązaniem niż to tylko, żeby wykorzystać chamsko partnera czy partnerkę, bo my mamy potrzebę i my chcemy się wyżyć. No sorry, ale jeżeli nie macie ochoty dać przyjemności tej drugiej strony, tylko ją tak wykorzystać, to właśnie w ten sposób kobiety i mężczyźni też przestają mieć ochotę na seks, no bo czują się wykorzystani, tak? Przyjemność powinna być po jednej i po drugiej stronie, więc to też tak sobie weźcie na to popraweczkę. Dobra. Czyli prądem go lepiej nie ruszać. No wiecie, za te prądy i za inne rzeczy to już niektórzy przepraszali, nie? Za terapię. Tak, 20 lat i tabletki. No może się tak zdarzyć właśnie, że ktoś już ma problemy. No problem z cukrzycą, no to słuchajcie, no przede wszystkim odpowiednia dieta, odpowiedni ruch, bo umówmy się, że wszystko to, co ma wpływ, przynajmniej, dobra, zakładam, że jesteś facetem, wszystko to, co ma wpływ na krążenie, to ma bezpośredni wpływ na penisa, a żeby penis był w pełni, że tak powiem, sprawny, no to on musi mieć i odpowiednią sztywność, twardość, tak? Czyli naczynia krwionośne muszą się najpierw odpowiednio szybko otworzyć, żeby go wypełnić, a potem muszą zamknąć dostęp, żeby ta krew nie odpłynęła. I teraz, jeżeli są problemy z krążeniem, jeżeli są problemy z przepływem, no to zaczynają się jaja, ale to zaczynają się jaja z hydrauliką. I o dziwo, te rzeczy jest dużo łatwiej zniwelować niż rzeczy związane z psychiką, z głową, z jakimś stresem czy z lękiem.
No ale to i tak trzeba iść do lekarza i tutaj androlog, urolog się kłania, no i oczywiście diabetolog, który dobierze odpowiednio, czy też dietę, a nie będzie tylko faszerował lekami, nie? Bo wiecie, cukrzyca nie polega tylko na tym, żeby mieć masę lekarstw. Libido kobiety, słuchajcie, przede wszystkim podnosi dobry seks. Naprawdę. Jeżeli kobieta ma fajny, satysfakcjonujący seks, to ma ochotę na seks. I nie ma, słuchajcie, żadnej cudownej pigułki, tak? Jeżeli na przykład u mężczyzny jest Viagra, żeby poprawić wzwód, tak? Żeby po prostu ten seks był i pytacie się mnie nieraz, a jakie jest takie rozwiązanie dla kobiety? Nie ma, słuchajcie, czegoś takiego. Ponieważ jeszcze u kobiety jest podwójny system hamowania i parę innych rzeczy. W związku z tym to, że nawet kobieta będzie miała ochotę z jednej strony, to inne mechanizmy w mózgu będą ją blokować. I czasami tak jest, że kobieta pisze do Was seksowne SMS-y, ma na Was ochotę, cały dzień się nakręca, przychodzi sobie do czego i amba Fatima, ochoty nie ma. Czasami wystarczy jedno zdanie, jedna sytuacja i cała magia, cała ochota na seks u kobiety pryska. Ale to jest do przepracowania, to jest do zrobienia, słuchajcie, do znalezienia. Słuchajcie, zapomniałam Wam w ogóle powiedzieć. Specjalnie w bio podpiłam Wam pierwszy bezpłatny rozdział mojej najnowszej książki, więc możecie sobie wejść tam do bio, jest Linktree, możecie sobie pobrać książkę. Mało tego, ponieważ miałam problem ze znalezieniem tytułu, razem z na forum wybraliście, czekajcie, ile tam chyba jest, 8 proponowanych tytułów, więc jeżeli macie ochotę zagłosować na to, jak moja najnowsza książka ma się nazywać, to możecie, no, będzie na razie w formie e-booku 23 września, to możecie kliknąć w ankietę i powiedzieć, dobra Monia, wybieram ten tytuł, możecie sobie pobrać ten pierwszy rozdział, bo słuchajcie, właśnie z tych wszystkich problemów, z tego, że są te odmowy, że jest to proszenie się, specjalnie napisałam książkę po to, żeby Wam pokazać, że to jest do zrobienia, że to jest do przejścia, że to nie jest tak, że trzeba się o ten seks prosić. Więc pobierzcie sobie pierwszy rozdział, bardzo Was proszę. Macie tam też rozdziały, ćwiczenia, inne rzeczy. No Boże, macie pierwszy rozdział, ale z ćwiczeniami i z innymi dodatkami, więc sobie go pobierzcie i się dobrze bawcie. Dajcie mi znać, jeżeli macie pomysł na tytuł mojej książki. 8 jest tam do wyboru. I co jeszcze? Aha, jeżeli jesteście z Krakowa, to możemy się zobaczyć na żywo w najbliższy piątek, bo mam spotkanie autorskie. Ilość miejsc jest ograniczona, więc też podpiłam link, że można sobie to miejsce po prostu zarezerwować. No, dobra. Z dygresji tyle. Dobra. Więc z tym libido kobiety nie naprawicie pigułką, ale jeżeli to będzie dobry, satysfakcjonujący, fajny seks, to kobiecie będzie się częściej chciało. Ale to właśnie ma być satysfakcja. Pamiętajcie, że u kobiety to nie zawsze chodzi o orgazm, więc jeżeli czasami są partnerzy, którzy wymuszają i dopytują się, czy miałaś orgazm, czy to na pewno było to, no to kobieta też nie zawsze będzie chciała, bo kobiecie nie zawsze orgazm jest potrzebny. Jest sporo kobiet, które ten orgazm mają raz na jakiś czas, bo mają w ogóle orgazm wtedy, kiedy Was cudowni faceci nie ma obok, tak? Bo nie potrafią się przy Was skupić, nie potrafią przy Was dojść. No tak się też czasami zdarza. Natomiast czerpią satysfakcję z Waszej bliskości, z Waszego dotyku, z innych rzeczy. No, więc to właśnie ma być fajne. Dobra. Wiecie, że jak część pytań mi ucieka, jak zadajecie drugi raz, to widzę, nie zawsze wszystko widzę. Muty albo ban. Dzięki Staszku. Wiecie, jest na szczęście z nami mój cudowny moderator, na którym po prostu bez niego to live to nie ma szans. On dba o to, żebyście się tu kulturalnie i fajnie odzywali. No i niestety, jak nie jesteście kulturalni albo jak przesadzacie, to wylatujecie. No i przykro mi bardzo, no i tyle. Seks się przereklamował? Wiesz, to powiem Ci, że może tak, tak? Dla części tak. Wiele młodych osób jest rozczarowanych seksem. Wiele młodych osób jest tak przebodźcowanych internetem, grami, gierkami, telefonem, mediami społecznościowymi, że jak przychodzi co do czego, no to nie ma efektu wow, nie? Ale z drugiej strony, jak już u tych najmłodszych, przynajmniej z takimi, z którymi ja mam do czynienia, z 20-parolatkami, zaskoczy, to tam kobiety są dużo bardziej świadome. Te młode kobiety po prostu są fenomenalne. One wiedzą, czego chcą. One wiedzą, że mają prawo do przyjemności. One potrafią powiedzieć, co im się podoba, co im się nie podoba. Przynajmniej te kobiety z dużych miast, tak? Nie wiem, akurat mam mało do czynienia z młodymi kobietami z małych miast. A na przykład wiele kobiet 50+, często nie komunikuje.
boi się o kruche ego swojego partnera, boi się, że go urazi. Ja bardzo często czytam maile czy wiadomości Monika, ale jak mam mu to powiedzieć, żeby jego nie obrazić, żeby jemu nie było przykro, żeby nie było z nim problemu? No kurczę, no słuchajcie, no. No jak? No jak? No najlepiej wprost, no. No może i na chwilę się obrazi, może i na chwilę będzie zły, no ale panowie, wyobraźcie sobie, no bo teraz też jak byłam na Poland Roku, też przychodzili do mnie młodzi mężczyźni, no i mówili, że na przykład są w trakcie rozwodu, a żona im cały czas nie mówiła, że coś jest nie tak, cały czas mówiła, że jest fajnie, nie? Ja mówię, ale jak było u ciebie z agresją? Jak reagowałeś na to, na jej komunikaty? No, no faktycznie, no ze złością, nie? Ja mówię, no właśnie, no jak kobieta, słuchajcie, boi się powiedzieć coś partnerowi, no bo on się złości. My kobiety jesteśmy bardzo wrażliwe na ten taki agresywny ton w głosie, tak? Jeżeli my słyszymy tą agresję, słyszymy to wasze zdenerwowanie, słyszymy to, że nie możemy wam powiedzieć to, co chcemy wprost, no to wtedy jest jazda, tak? Bo część kobiet na przykład, prawie 50% kobiet udaje orgazm, 50% kobiet udaje, że jest wszystko w porządku. No i co? Dlaczego? No bo boją się powiedzieć prawdę. I teraz zastanówcie się, jak to może być, tak? Że jest fajna relacja, ludzie się kochają, a kobieta boi się powiedzieć facetowi prawdę, nie? No tak też jest, no. Może kiedyś znajdziemy na to rozwiązanie. A jeśli wszystko jest ekstra, jest to moja wymarzona partnerka, ale ma dużo mniejsze libido. No to słuchaj, to byłeś już na stronie Pikantnej Edukacji. Bo jajajku, ile mamy dzisiaj nowych osób? Słuchajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. No to jeszcze raz, Monika Kałuszkiewicz po psychologii seksuologii klinicznej zajmuję się tym, żebyście mieli lepszą relację i fajniejszy seks. Więc powtarzam. Więc dużo mniejsze libido, no to wiesz, to jest mniejsze libido niż ty. Ale no pytanie właśnie, czy cieszy się seksem, czy sprawia jej satysfakcję, wiesz, w jaki sposób rozmawiacie o tym seksie, czy wcześniej jest ta właśnie fajna atmosfera, czy spędzacie razem czas wcześniej na rozmowie, czy jest jakiś masaż, czy na przykład tańczycie chwilę razem, czy się przytulacie, bo u kobiet wiele zależy od kontekstu. Kobieta częściej ma ochotę na seks, jak ten kontekst jest w porządku. Ale na przykład czasami jest tak, że kontekst już jest fajny, że jest miło, fajnie i przyjemnie i nagle facet odbiera telefon, no siedzę z moją starą, nie? Ja pierdzielę. Wyobraźcie sobie, że tym zabijacie całą ochotę kobiety na seks. No ze starą siedzisz? No ja kur... No z jaką starą? Siedzisz ze swoją wspaniałą kobietą, z którą miałeś prawie już seks. Taki jeden wyraz, jedno zdanie, jeden chamski tekst, tak? Potrafi rozwalić całą atmosferę, nie? Więc uważajcie. Uważajcie z tym, bo lepiej nie odebrać telefonu. Co się stanie? No, dzwonisz za godzinę, nie? Jak będziesz już po seksie, będziesz już zadowolony, tak? Będzie już fajniej. Więc kiedy budujecie atmosferę, naprawdę odkładajcie te telefony, bo nie jedna akcja rozwaliła się właśnie przez taką głupotę. Dobra. Moja żona ma i nic nie udaje. Super. Moje gratulacje. A co robić, jak facet przygotowany na seks, ale jak przychodzi co do czego, to nie jest fajnie. Dobra. Nie wiem, w jakim sensie nie jest fajnie. Nie wiem, czy to wynika fajnie, nie jest fajnie z tego, że jest jakiś problem, co ja robię, że jest jakiś problem z penisem, czy że nie ma atmosfery, bo to, że jedna strona jest gotowa i chętna na seks, to słuchajcie, to jeszcze nic nie znaczy. To dwie osoby muszą mieć ochotę na seks. I dopiero fajnie jest, jak gotowa jest jedna. Dzięki. Fajnie jest dopiero, jak jedna i druga strona jest na ten seks gotowa i ma ochotę. A to, jeżeli na przykład mamy gdzieś z czymś jakiś problem, no to słuchajcie, to można porozmawiać, tak? A co, kiedy na przykład będzie problem z penisem? A co zrobimy, jeżeli na przykład coś nam nie wyjdzie, tak? Jeżeli to ustalamy wcześniej, jeżeli z partnerem mamy różne scenariusze, to zawsze jest fajnie. Bo my wiemy, że na przykład, jeżeli penis nie dał rady, może się tak zdarzyć, może być stres, na początku związku też się tak zdarza, no to na przykład bawimy się oralnie, bawimy się w masaż, dajemy sobie godzinkę, leżymy sobie na przykład, przytulamy się do siebie i czekamy, czy ten zwód się na nowo pojawi. A jak nie, no to właśnie po prostu się całujemy, dotykamy, pieścimy. Słuchajcie,
i mężczyźni, i kobiety mogą mieć orgazmy wielokrotne i jeżeli będziecie badać swoje ciało, będziecie w różnych obszarach, to odkryjecie, że orgazmy nie macie tylko wtedy, kiedy jest penetracja, albo tylko wtedy, kiedy jest stymulacja łechtaczki, tylko na przykład może to być masaż głowy, masaż stóp. Słuchajcie, ciało ludzkie jest fenomenalne, tak? Na przykład mężczyźni, którzy gdzieś mają przerwany rdzeń kręgowy, tak, są po wypadkach, ta przyjemność przenosi im się w górną połowę ciała i okazuje się, że nagle, że męskie sutki, męskie uszy, tak, miejsca za uszami, szyja, gdzieś pachwiny są też bardzo wrażliwe. My po prostu bardzo często nie szukamy tych innych miejsc, nie? I koncentrujemy się często na tym seksie penetracyjnym, zapominamy, że penetracja to jest taki wycinek seksu, że wszystko to, co się dzieje w sypialni bez ubrań, to jest seks. I wcale nie potrzebujecie do tego penetracji, możecie się świetnie bez niej bawić. Tylko trzeba spróbować czegoś nowego, nie? I teraz właśnie bardzo często to, że tak dążymy do tej penetracji, to zabijacie właśnie ten seks z kobietą. Słuchajcie, 70% kobiet nie dochodzi w trakcie penetracji. Potrzebne im jest coś więcej, tak? Więc jak tutaj ktoś mówi, no dobra, wielki penis to ona zawsze czuje, no ale no co czuje? No jeszcze trzeba mieć trochę umiejętności, tak? Trzeba znaleźć łychtaczkę. Jeżeli tylko 30% kobiet dochodzi w trakcie, ma łatwość podczas penetracji, i tu pamiętajcie, że w tych 30% jest około 6-7% kobiet, które mają w seksie analnym, tak? No bo ta penetracja nie jest tylko waginalna, tak? Czyli jakieś 20 parę procent pochwa, kilka procent odbyt, a reszta to jest łychtaczka. Więc jeżeli na przykład czasami faceci tak piszecie mi, tak, miała tyle samo czasu, to ja się pytam, ale gdzie był penis? Co było z łechtaczką, tak? Bo jeżeli łechtaczka nie była zaangażowana, to kobieta w ogóle była bez szans, nie? Więc słuchajcie, pomaleńku. Dobra, czytam z powrotem Wasze komentarze. Co zrobić, jak wstydzę się seksu, nie potrafię opowiadać o swoich fantazjach i tak dalej? Słuchaj, to po pierwsze pytanie, jak długo jesteś z partnerem, czy w ogóle kiedykolwiek rozmawiałaś na temat seksu, bo jeżeli jesteśmy z partnerem krótko, no to czasami kwestia zaufania, ale i to jest problem wielu ludzi, czasami jest nam dużo łatwiej ściągnąć majtki niż porozmawiać o naszych potrzebach i fantazjach. I dobrą relację właśnie poznajemy po tym, że potrafimy z tą drugą osobą rozmawiać o wszystkim, czyli zaczynamy od rozmowy. Ja wiem, że czasami się wstydzimy. No to co robimy? No wstydzimy się, no to na przykład można napisać, jeżeli czegoś się nie da powiedzieć, tak? Można wejść razem na jakąś stronę, można na przykład wrzucić jakiś mój film, tak? Na YouTubie są długie, tutaj są krótkie. Aha, słuchajcie, wszystkie live'y zawsze wrzucam później na YouTuba, więc możecie sobie zobaczyć na YouTubie live'y z TikToka są, ale mam jeszcze 4 zaległe do wrzucenia, więc generalnie live'y z TikToka są na YouTubie, można je sobie spokojnie obejrzeć. Nie? Więc po prostu pomalutku się otwierać. I jeżeli nie potrafimy rozmawiać z partnerem o seksie, to zastanów się, gdzie jesteś, no bo to zaufanie, tak? Zaufanie powoduje, że się fajnie rozmawia. Dobra, coś mam jeszcze podpiętego. Co zrobić, gdy raz powiem, że nie mam ochoty, a co chwilę on próbuje się do mnie dobierać? Słuchajcie, generalnie to nie jest fajnie, no bo nie w seksie oznacza nie. Okej, ja się zgodzę, że czasami jak mówisz nie, no to tak naprawdę możesz zupełnie nie być w nastroju. Jeżeli ten partner postara się o nastrój, ale bez macania, tak, to może coś się zmieni. Warto może porozmawiać z nim i powiedzieć, że w tej chwili nie masz ochoty, ale on to być może zmienić. Ty nie wiesz, czy nie zmieni się na tak, ale do zmiany nastroju, na przykład potrzebujesz rozmowy, masażu, nie wiem, kąpieli. Zastanów się, co by mogło sprawić, że masz ochotę. I trzeba jasno powiedzieć partnerowi, że dobieranie się absolutnie powoduje opadchuja u kobiety. Myślę, że w zaciszu domowym zabawę, no dobra. Słuchajcie, dobieranie się, panowie, to sobie też zapamiętajcie, właśnie te takie macanki bardzo często po prostu kobiety i irytują. I faktycznie wtedy, nawet jakby mogły mieć ochotę, to nie mają. Tak?
atmosferą możecie więcej zrobić, właśnie tym, że porozmawiacie, że pokażecie kobiecie, pożądam cię, pragnę cię, ale rozmową, poświęceniem czasu, a nie, wiecie, macaniem, bo to mężczyźni bardzo lubią dotyk, mężczyźni potrzebują dotyku, tak? Tak się stymulują mężczyźni. I faktycznie facet by chciał, żeby kobieta go gdzieś tam podotykała, pomasowała, bo on wtedy się czuje właśnie taki atrakcyjny i pożądany. Kobiety bardziej potrzebują uwagi, bardziej potrzebują atmosfery i bardziej potrzebują kontekstu. Więc jeżeli twoja kobieta mówi ci, że nie, zadbaj o atmosferę, zobacz, czy wtedy się coś zmieni. Może się zmienić, może się nie zmienić, tak? Może kobieta będzie potrzebowała kilku razy, żeby ci zaufać, że nie będziesz jej macał, kiedy ona nie będzie miała ochoty. Więc rozmowa i pokazanie, tak? Ja nieraz mówiłam, no dobra, no i co chciałeś tym uzyskać? Bo chuj mi opadł, tak? Ja wiem, że kobiety nie mają chuja, tak? No ale wiecie, na przykład jest jakaś napięta atmosfera i do mężczyzny to dociera, tak? No i wiecie, no tylko, że jeżeli, pamiętajcie też, że jeżeli często powodujecie, że wasza kobieta jest zirytowana i ten wasz dotyk jest nieprzyjemny, to w pewnym momencie pojawi się obrzydzenie. A jak się pojawi obrzydzenie, to już jest coś, czego się nie da przepracować w relacji. Jeżeli już mamy niechęć do partnera i jego dotyk nas brzydzi, to jest prawie relacja nie do odratowania, więc tutaj słuchajcie, dbajcie o to, żeby po prostu inaczej zadbać o tą partnerkę i inaczej pokazać jej uczucia niż tylko poprzez macanie. Ja wiem, że Wy potrzebujecie dotyku, że go macie za mało, ale zacznijcie od przytulania, od zwykłego masażu, od zwykłego dotyku, dostaniecie więcej tego innego, jeżeli zahamujecie te popędy z łapeczkami. Co Pani powie na temat skręconej macicy u kobiety? Nic nie powiem, bo nie jestem ginekologiem. Jestem po seksuologii, tak? Więc umówmy się, chyba zresztą na Facebooku niedługo będę miała live z Maćkiem, z tatą ginekologiem. Jesteśmy obydwoje tyszanami i pewno zrobimy tam live, bo Maciek dopiero raczkuje z kontem na TikToku i nie wiem, czy tutaj będzie realne, ale jak już będzie miał na tyle osób, to pewnie tutaj też zrobimy. A co wtedy, gdy seks jest, można powiedzieć, po kłótni? No to słuchajcie, no to nie jest taki do końca dobry seks. To chcę, żebyście mieli świadomość, bo to nie jest dobry seks energetycznie. Rozładujecie się może. Może i nieraz jest orgazm, tak? Ale to nie jest seks, gdzie jest taka fajna, dobra wymiana energii, gdzie macie ten taki orgazm z całego ciała, bo seks po kłótni to jest seks z napiętym ciałem, tak? Czyli to jest często też taki seks, gdzie nie ma pełnego orgazmu, bo naczynia krwionośne są zamknięte, bo jest stres, jest nerwowo i to nie jest tak, że wy się nagle otworzycie w tym seksie, tylko spuścicie sobie parę tym seksem. Więc ten seks jakościowo jest dużo gorszy, okej, on daje rozładowanie i taki seks najczęściej jeszcze jest u 20-parolatków. Im mamy więcej lat, tego seksu takiego na rozładowanie się po aferze nie ma. Tak? Chyba, że to jest nowa relacja w pierwszych 2 latach. W relacjach wieloletnich i 40+, ten seks związany z kłótnią praktycznie zanika, bo on jest niemożliwy. Tak, po prostu. Dlaczego częściej mężczyźni musi być stroną inicjującą? Takie mam wrażenie. Bardzo dobre masz wrażenie, bo to jest to, o czym mówiłam dzisiaj na początku. Być może Cię tutaj nie było. Kobiety mają pożądanie responsywne, niespontaniczne. Mężczyźni częściej są spontaniczni, tak? Mężczyzna ma sygnał z ciała, czuje, że ma ochotę, czuje, że ma pożądanie. I to jest raz, dwa. U kobiety pożądanie czasami rozbudza się 20 minut, 40 minut. Na przykład słyszymy seks za ścianą, oglądamy film erotyczny, czytamy książkę, gdzie są pikantne, słuchajcie, sceny i momenty, tak? I kobieta rozbudza się powoli. Więc w momencie, zanim kobieta się rozbudzi i sama zainicjuje, to mija sporo czasu, tak? No bo to rozbudzenie trwa u nas. A druga rzecz, tak jesteśmy wychowywane w Polsce. Kulturowo, społecznie, tak? Kobieta, która proponuje seks, to dziwka. I jeżeli jest w relacji, gdzie nie czuje się bezpieczna, gdzie ten partner jej w pełni nie akceptuje, albo gdzie partner jej wytyka, wypomina jakieś rzeczy, w życiu sama nie zainicjuje seksu. Nie będzie. Po prostu, no nie. Więc tak. W 70% to mężczyźni inicjują seks. Tak. I umówmy się, że będą takie relacje, w których kobieta nigdy nie zainicjuje seksu, bo jej ten seks nie smakuje. Wiele kobiet mówi w ten sposób, że jeżeli piękne to, że jeżeli kobieta, że jeżeli ona ma
biegać za tym seksem, to ona się nie czuje pożądana. To ona w ogóle na ten seks nie ma ochoty, bo jak ten partner jej pokaże, tak, przyjdzie, przytuli się i pokaże jej, że ma tą mam ochotę, to ona się czuje pożądana, ona się czuje wtedy, że ta ochota jest i wtedy tą ochotę też na seks ma. A jeżeli ona ma się prosić, to ten seks już jej tak nie smakuje, więc tak, słuchajcie panowie, no z tym są jaja, nie? Dobra. Patrzę, co mi tu jeszcze piszecie. Dzięki za podpinane wszystkie komentarze, słuchajcie. Staszek tutaj o Was dba i podrzuca mi te komentarze, bo one mi oczywiście uciekają. Dobra. No, więc słuchajcie, jak w ogóle chcecie więcej na ten temat odmów seksu, to przypominam 23 premiera mojego najnowszego e-booka. Dzisiaj już możecie za darmo pobrać pierwszy rozdział i jest on dla Was dostępny w bio. No oczywiście możecie wybrać też rozdział nazwę dla mojej najnowszej książki, najnowszego e-booka. I bardzo będę wdzięczna za wszystkie głosy na tytuł, jaki Wam się podoba. Najlepsze jest wspólne czekanie, aż dzieci zasną. Tak. Ale wiecie co? Słuchajcie, na to jest sposób. To Wam od razu też mówię. My z dziećmi od zawsze rozmawiamy. Ja też rodzicom mówię, żeby rozmawiali z dzieckiem. I z dzieckiem rozmawiamy od najmłodszych lat, tak? Sypialnia rodziców jest sypialnią rodziców. Jeżeli dziecko ma ochotę czasami przyjść nad ranem, się przytulić, okej, ale może zastać rodziców nago. I dziecko musi wiedzieć, że rodzice w swojej sypialni sypiają nago. Jeżeli jest to taki kilkulatek, taki wiecie, 3-4-latek i on na przykład może przyjść pod sypialnię, to po pierwsze w każdej sypialni, słuchajcie, powinniście mieć zamek do drzwi albo jakąś zasówkę, cokolwiek. Wy usłyszycie to dziecko, a nie ma tego stresu, że wejdzie i Was centralnie nakryje. Jak dziecko jest starsze, to już nie musicie czekać, aż zaśnie. Tak? My w tej chwili z 7-latką mamy bardzo prostą regułę. Kochanie, tak, to jest czas dla rodziców, my się zamykamy, możemy sobie na przykład puścić muzykę, no, ale mnie to bawi. Puszczamy sobie muzykę, puszczamy sobie jakieś inne rzeczy i nawet jeżeli ona jeszcze nie zasnęła, to ona jest sobie w swoim pokoju i ona wie, że to jest czas rodziców i po prostu do sypialni ma nie wchodzić. Oczywiście mamy również zamek w drzwiach, tak? Ale po prostu z dzieckiem trzeba się komunikować, tak? No i Pula się śmieje i mówi, no dobra, okej, no to Wy się będziecie teraz bawić na golaska, tak? Ja mówię, Pulu, nieważne jak się będziemy bawić, to jest czas mamy i taty. I po prostu, słuchajcie, jak to jest takie naturalne, dziecko tego nie widzi, nie seksualizujecie go w żaden sposób, tak? Tylko dziecko wie, że rodzice mają prawo do czasu dla siebie. I ja Wam to bardzo polecam, bo to bardzo fajnie działa. A im dzieci są starsze, tym to jest bardzo dla nich naturalne, że rodzice mają prawo zamknąć się w swojej sypialni i spędzać czas razem. Dobra, patrzę, co tam jeszcze piszecie. Myślę, że od czasu do czasu kobieta powinna zainicjować dla dobra związku. Ja na przykład bardzo to lubię. Kobieta nic nie powinna, tak jak mężczyzna nic nie powinien. Zabijają nas właśnie takie oczekiwania. Jeżeli sobie wmawiamy, tak, że dzień święty święcić, dzień loda, środa, dzień loda, dobra. Jeżeli sobie, słuchajcie, wmawiacie, że ktoś coś powinien i oczekujecie tego i ten ktoś Wam tego nie da, to psujecie swoją relację własnymi oczekiwaniami. Nie dlatego, że tego nie macie, tylko że Wy coś oczekujecie i Wy na przykład w ogóle jeszcze tego nie komunikujecie, nie? No bo Wy macie takie oczekiwania, że będzie obiad na stole, że będzie seks co środę, czy lodzik co środę, a nie mówicie o tym partnerowi, partnerce. Oczekiwania zabijają relacje. Więc ja uważam, że powinniśmy robić to, na co mamy ochotę i co chcemy dać partnerowi, partnerce, a nie oczekiwać, że ktoś coś zrobi i spełni nasze oczekiwania. Tak możecie swoją relację po prostu ukatrupić niechcący. Dobra. Patrzę, co jeszcze piszecie. A, ucieka mi. Ja to mam z tymi komentarzami. Jak żona zakłada seks i koszulkę, starsza córka mówi, będzie seks. No i okej. No i tak, kochanie. Dlatego jesteśmy małżeństwem, kochamy się i mamy czas na przyjemność z sobą. No i super. Słuchajcie, w tym nie ma nic złego. Tak mówię, pod warunkiem, że Was dziecko nie łapnie, bo jeżeli Was dziecko przyłapie w trakcie, to czeka Was długa rozmowa, bo dzieci nie rozumieją pewnych czynności, nie? A co jeśli nie ma w ogóle ochoty na seks? No i pytanie, czy to jest związane z aseksualnością, czy zawsze tak było, czy coś się zmieniło i kiedy się zmieniło? Bo jeżeli to się zmieniło, to musimy się cofnąć do tego momentu, kiedy ten seks był i co się działo, że wtedy ten seks był. Co było inaczej?
I naprawdę, wierzcie mi, no pracuję z parami, pracuję z kobietami, to się da złapać. To się da złapać, to jest trochę roboty. Zresztą w książce też macie, będziecie mieć na to ćwiczenia. W pierwszym rozdziale i w tych ćwiczeniach, które są dostępne, jeszcze tego nie ma, ale już tam macie też fajne ćwiczenia. O, super, już się wyrównuje, tak. Widzę, że już więcej osób u mnie było, dziękuję. Dziękuję za wszystkie ankiety, Staszku. Więc tak naprawdę złapać, tak? Jeżeli nigdy nie mieliście ochoty na seks, być może jesteście seksualni luz, ale jeżeli ta ochota w pewnym momencie się skończyła, to co się stało? Co jest teraz inaczej? Czy pojawiły się dzieci? Czy zepsuła nam się relacja? Czy mężczyzna, kobieta zawiedli nasze zaufanie? Zdrada? No, różne rzeczy powodują, że po prostu zdycha w nas ta ochota na seks. Można to zmienić oczywiście. Tato, dlaczego mama tak krzyczy i grozi, że jak przestaniesz, to cię kim? Nie musimy dziecku odpowiadać, możemy właśnie powiedzieć tak, że po prostu rodzice mają swoje zabawy za zamkniętymi drzwiami i że jak oni kiedyś będą dorośli, ożenią się czy wyjdą za mąż, to zobaczą, jaka to jest frajda, ale to niestety jest zarezerwowane tylko dla dorosłych po ślubie. Możecie taki zrobić skrót myślowy, dziecko potem dojdzie do tego, że z tym ślubem to jednak czasami różnie bywa. Co można zrobić, jak ktoś ma małego penisa? Słuchajcie, mały penis, to umówmy się, mikropenis to są penisy, które w zwodzie mają mniej niż 7 cm. Wszystko, co ma powyżej 7 cm, to jest ok, tak? Najczęściej mamy takie około 13-centymetrowe. Bardzo często, czekajcie, szukam linijki, żeby Wam pokazać, bo gdzieś ją mam. Bardzo często, bo mam też sex shop i tak, i robimy różne dziwne rzeczy z dziewczynami, mamy fajny projekt. Bardzo często kobiety i ludzie zamawiają takie. To jest 20 cm. Ja nie wiem, czy Wy nie macie miarki, kiedy zamawiacie 20-centymetrowe dilda albo różne rzeczy i potem zastanawiacie się, jak to wypchać, że nie jest fajnie. Więc no, to nie jest fajnie. Czekajcie. Szukam, jak Wam pokazać te 13. 13 cm to jest mniej więcej tyle. Tak, tutaj mamy taki. I to jest standard europejski. Wielkość penisa tak naprawdę nie ma znaczenia, bo to nie wielkość przyrodzenia, ale jakość, czyli to, jak robicie swojej kobiecie dobrze, jak dbacie o jej łechtaczkę, jak dbacie o wzwód łechtaczki przed penetracją, jak dbacie o łechtaczkę w trakcie penetracji i generalnie, jeżeli skończycie, ona nie skończyła, to jak ją zaspokajacie. Więc umówmy się, że penis pełni rolę drugorzędną i nie jest potrzebny do satysfakcji kobiety. Wiem, brzmi to strasznie, ale my lubimy Wasze penisy, nawet jeżeli możemy się bez nich obejść, bo uwielbiamy Waszą bliskość, a inaczej na przykład mamy orgazm. Dobra, ja wolę, jak partner zaczyna, a on ma do mnie pretensje, że za rzadko inicjuje zbliżenie. No to słuchaj, po prostu wyjaśnij mu, że tak niestety ma większość kobiet, tak? Że właśnie podnieca Cię dużo bardziej to, jak on inicjuje zbliżenie i że seks na przykład nie... że no wiesz, że to Ci nie do końca pasuje, że możecie się umówić na przykład, że raz w miesiącu to inicjacja jest po Twojej stronie, tak, ale że Ty dużo więcej przyjemności masz z tego, jak to on zaprasza Cię do seksu, bo czujesz się pożądana, czujesz się kochana, wiesz wtedy, że po prostu Ciebie pragnie. I okej, możecie sobie zrobić takie gry i zabawy, możesz sobie zrobić, że raz za jakiś czas to ty go zapraszasz, ale warto jest, żeby on wiedział, że po prostu wtedy ten seks tobie aż tak dobrze nie smakuje, no. Dobra. A smarowanie nutellą odbytu? Generalnie, jeżeli to jest kobiecy odbyt, to absolutnie nie polecam. Absolutnie. Głupi, mega głupi pomysł, ponieważ może się Nutella dostać do pochwy. Jeżeli Nutella się dostanie do pochwy, to bardzo często masz różne choroby, ponieważ no, są infekcje wywołane właśnie tym cukrem. No i po prostu plac zabaw masz zamknięty na tydzień, dwa. Po co Ci to? Jeżeli Ciebie jara Nutella, no to proszę Cię bardzo, możesz sobie wsadzić do swojego tyłka i bailando, dildo, strepon, tak, kobieta może się Tobą zająć, wiecie, to jara. Kobiecie nie polecam nigdy nic słodkiego w okolicy pochwy. A co jeśli żona ma dużo mniejsze potrzeby niż ja? W zasadzie zawsze tak było, ale ja, okej, potrzebuję. No to pytanie właśnie, czy potrzebujesz seksu, czy potrzebujesz po prostu się spuścić i potrzebujesz sobie ulżyć, bo...
Umówmy się, że jeżeli zawsze tak było, no to w jakiś sposób to akceptowałeś, tak? To też się jakoś specjalnie nie zmieniło, nie? No i pytanie, jak chcesz sobie z tym poradzić? Bo możesz porozmawiać z żoną, okej, możecie gdzieś poprawić swój seks, żona może mieć czasami ochotę na więcej, jeżeli zadbasz o dobrą jakość tego seksu. No natomiast umówmy się, że słuchajcie, no mamy też ręce, mamy różne zabawki. I my czasami po prostu, ja też mam wysokie libido, tak? I czasami po prostu jakby nadmiernie chcemy, upieramy się, że to musi być z tym partnerem, a potem go tylko wykorzystujemy czy partnerkę, więc zajmijmy się czasami też sobą. Stosunek podczas ciąży. Jeżeli ciąża nie jest zagrożona, to słuchajcie, może się ciągnąć od pierwszego dnia praktycznie do rozwiązania, tak? Nie ma to najmniejszego, nie wpływa to w żaden sposób, a wręcz na przykład kobiety w drugim trymestrze mają dużo większe libido, większość kobiet wtedy dużo lepiej odczuwa seks, ma swoje pierwsze tak naprawdę orgazmy, bo wszystko jest dużo lepiej ukrwione, więc czasami ten seks w ciąży, tak naprawdę kobiety dopiero wtedy odkrywają orgazm, więc seks w ciąży jest fajny, jeżeli lekarz nie powiedział, że są jakiekolwiek przeciwwskazania, a wiesz, tymi bardzo rzadko te przeciwwskazania są, tak naprawdę, to seks w ogóle pomaga w ciąży. Po pierwsze rozluźnia kobietę, przygotowuje ją tak naprawdę do porodu, bo wyobraźcie sobie, że stymulacja łechtaczki w trakcie porodu również pomaga kobiecie szybciej urodzić, więc na przykład wiele dół poleca różne właśnie stymulatory łechtaczki do porodu. Jeżeli kobieta kochała się całą ciążę, to jest jej dużo łatwiej urodzić, wierzcie mi. Kobiecie spadło libido, czy możliwe, że przez problem hormonalny i z okresem. Dobra, z tymi hormonami to my też kobiety często przeginamy pałsko. Są badania prowadzone od 2012 do 2018 na 6-7 różnych hormonów było branych pod uwagę, 6 w tych badaniach zasadniczych. No i okazało się, że hormony nie mają wpływu na pożądanie. Nie przekładają się na kobiece pożądanie. No, my się przyzwyczaiłyśmy mówić, że tak, że jak jest Hashimoto, jak są inne rzeczy, tak, są jazdy hormonalne, no to my nie mamy ochoty. Coś innego to powoduje. Te problemy z pożądaniem i to, że my nie mamy ochoty. To jest też huśtawka nastrojów, hormony, różne inne rzeczy, ale okazuje się, że nie ma przełożenia na pożądanie. Więc generalnie najczęściej libido nam spada wtedy, kiedy mamy kiepski seks, kiedy mamy kiepską relację i kiedy coś nie gra. Jeżeli jest dobra relacja, jest satysfakcja z seksu, to najczęściej takie kobiety z seksu nie rezygnują, po prostu się nim cieszą, nawet jeżeli mają czwórkę małych dzieci. A jeżeli w relacji jest niehalo, no to po prostu jest niehalo i w seksie. A co jeśli facet, dobra, nie zdążyłam przeczytać, ale mam nadzieję, że się mi odnajdzie to pytanie. Co jeśli facet nie ma pewności siebie, no to można mu, że tak powiem, pomóc z pewnością siebie, tak? To dużo też zależy, słuchajcie, to czy... Po pierwsze, generalnie pewność siebie, wiele rzeczy wynika z nas samych, tak? Więc najpierw możemy pomóc mężczyźnie, pokazując mu, w jaki sposób podnieść pewność siebie. Możemy mu pomóc, ale wtedy będzie sterowany zewnętrznie, tak? No bo bardzo łatwo można zewnętrznie pomóc komuś i podnieść mu poczucie własnej wartości, podnieść mu poczucie pewności siebie. Tylko to jest sterowane z zewnątrz i to krótko działa, nie? Najlepiej po prostu znaleźć fajne książki, fajne kursy, gdzie jakby on od siebie podniesie tą pewność siebie do zrobienia. Sposoby na podniesienie libido u kobiety. Dobry seks, więcej dobrego, fajnego seksu podnosi libido u kobiety, więc jeżeli na przykład nie ma tego dobrego seksu aktualnie z partnerem, można zacząć pieścić swoje ciało, zajmować się swoim ciałem, wziąć sobie luminizera, wziąć sobie inne rzeczy do stymulacji łechtaczki po to właśnie, żeby obudzić swoje libido. Ja nieraz kobiety na przykład uczę ejakulacji, szczytowania ze strefy G, robienia innych rzeczy. Jak kobieta potrafi się sama sobą zająć, to z automatu to libido też się podnosi. Coś ważnego o penisie obrzezanym? Potrzebuje dużo mocniejszej stymulacji. Penis, który jest sobie ładnie, że tak powiem, zapakowany, to jest dużo delikatniejszy. Jeżeli na przykład same masujemy, jako kobiety zajmujemy się takim penisem nieobrzezanym, to on dużo łatwiej reaguje na bodźce, a jeżeli mężczyzna ma cały czas penisa wystawionego, odsłoniętego, natarcia, w spodniach, na różne rzeczy, no to potrzebny jest mocniejszy chwyt, mocniejsze ssanie,
żeby tak naprawdę ten facet coś poczuł. Dla mnie to jest chyba najważniejsze, kiedy rozmawiam i kiedy ktoś się uczy. A ty jak masz? No, zapytaj swojego lekarza, jak ma. Idź do niego z grypą i zapytaj się, z czym ma grypę aktualnie. No, to takie bardzo mądre pytania, bardzo mądre pytania. Jasne, że jest coś takiego jak niedopasowanie seksualne, pewnie, że tak. A tylko wtedy podejmujecie decyzję, czy chcecie być razem. I niedopasowanie seksualne właśnie najczęściej wynika bardziej z potrzeb. Z tego, jakie macie potrzeby, niż z tego, czy umiecie sobie zrobić dobrze, czy nie, bo tego się można nauczyć. Seksu można się nauczyć, ale te takie naturalne potrzeby, jeżeli jesteście po dwóch różnych stronach skali, to już niekoniecznie. Moja żona bierze antydepresanty i z chęcią, u niej jest tragedia, co pani poradzi? No antydepresanty, no niestety tak działają. Sorki, możecie powiedzieć lekarzowi, że chcecie je zmienić, że te w ten sposób na żony działają, ale umówmy się, że depresja niestety często zagraża życiu i to dużo ważniejsze jest to, żeby się żona wyleczyła, żeby poczuła się lepiej, niż to, żeby miała ochotę na seks. Jeżeli te antydepresanty bierze od pół roku i cały czas jest tak samo, no to hello, bo najczęściej taka sytuacja przy antydepresantach jest w pierwszym miesiącu jest tak bardzo taki pierwszy boom, pierwsze 7-10 dni jest z reguły najgorsze, bo to jeszcze dochodzą mdłości, zawroty głowy. Po miesiącu mniej więcej się stabilizuje i potem można pomału wracać do seksu, ale warto zapytać się lekarza, co warto przyjmować ewentualnie jeszcze, albo na przykład zastanowić się, które leki będą dobre. Przy depresji walczymy o życie i słuchajcie, życie jest ważniejsze i tu organizm po prostu się też broni, tak? Bo organizm, wiecie, mózg chce żyć, tak? Organizm chce żyć, więc walka o życie jest ważniejsza od seksu, no sorki. Dobra. Ten seks to myślę, że jest najważniejszy na świecie. Wiesz co, ja jestem kobietą i też seks jest dla mnie bardzo ważny, nie? Ale tak, słuchajcie, jest tak. Seks jest ważny dla relacji. Naprawdę jest mega ważny dla relacji. Ale są takie sytuacje w życiu każdego człowieka, gdzie jesteśmy dorośli i po prostu, no sorry, mamy swoje rączki i czasami nasz partner, partnerka na przykład są chorzy, coś się dzieje i fajnie jest, jeżeli mogliby na przykład chorować w spokoju i nie musieliby się bać, tak, że z powodu choroby nagle ktoś ich zostawi, bo nie ma seksu, nie? No więc wiecie. Jak można zająć się sobą bez partnerki? No ja cię proszę, naprawdę. Masturbacja. I dołóż sobie do tego, co chcesz. Tak, jak lubisz. Dobra. Czekajcie. Coś mi jeszcze tutaj. Jeżeli mężczyzna odmawia wieczorem, słuchajcie, mężczyźni mają dużo większy poziom testosteronu rano. Jeżeli mają problemy ze wzwodem albo coś się dzieje, to faktycznie wtedy na przykład lepszy jest poranny seks niż wieczorny, bo ze zmęczonym facetem bardzo ciężko jest, jeżeli ma jeszcze problemy z penisem, ogarnąć to wieczorem. Masaż prostaty, ja jestem za, co pani o tym? No genialna sprawa. Generalnie zrobiliśmy z Janem kurs masażu prostaty, pewno niedługo będzie dostępny w sklepie. Tak, ja uczę partnerów, jak zajmować się męską prostatą. Uczę kobiety, jak na przykład podczas stymulacji oralnej stymulować dodatkowo prostatę, ponieważ to są najmocniejsze męskie orgazmy wtedy, kiedy jest stymulowany jednocześnie penis i jest stymulowana prostata, bo sam masaż prostaty i orgazm z prostaty to jest około 40 minut, czasami do godziny. I tu umówmy się, kobiece palce nie zawsze dają radę, no i wtedy warto się już warto zadbać o odpowiedni sprzęt. No. Dobra. Generalnie, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o seksie, odmowach w relacji, no to odsyłam Was do linku w bio. Macie tam bezpłatnie pierwszy rozdział mojej najnowszej książki. Mam nadzieję, że przy okazji zagłosujecie w ankiecie na jej tytuł, jak już będziecie w tym bio. A kobiety z Krakowa zapraszam w piątek na spotkanie. Możecie sobie miejsce też bezpłatnie zarezerwować. No więc jak już będziecie w bio, to
zacinało się, no tak coś mi pisało, że coś jest z internetem, tak? Pewno rodzina używa internetu, jak... Przepraszam Was, jeżeli zacina. Mam nadzieję, że już jest lepiej. A jak nie, to zaraz będę na nich krzyczeć, żeby wyłączyli Netflixa, czy coś tam jeszcze. Dobra. Czy jeszcze jakieś pytania mi... Dobra, patrzę. Czy jeszcze o coś się mnie pytacie? Bo wiecie, ja za chwilę będę musiała biec, położyć to moje małe zwierzę spać. Dobra, więc słuchajcie, obiecuję Wam, że cały live oczywiście wrzucę na YouTube'a, będziecie sobie mogli go jeszcze raz na spokojnie obejrzeć. Koniec wakacji, więc spokojnie wracam z live'ami i wracam ze spotkaniami dla Was też, także będę Was, myślę, informować z większym wyprzedzeniem. Masować prostatę, względy zdrowotne i przyjemność. Tak, masaż prostaty to jest podwójna, słuchajcie, podwójna wartość. Poza tym tylko podczas masażu prostaty możecie ją dobrze wydoić, tak? Czyli pozbawić tych wszystkich złogów, które są w niej, bo przy, że tak powiem, przy samym wystrzale w trakcie, właściwie po orgazmie, tak? Bo ejakulacja kończy orgazm, to niestety nie zawsze się wszystko opróżnia do końca. Tak. Są możliwe wizyty online, tylko że pamiętajcie, że ja nie prowadzę terapii, ja zajmuję się mentoringiem, tak? Ja zajmuję się konsultacjami. Czyli jest konkretny problem, jest rozwiązanie, albo na przykład prowadzę parę, czy prowadzę osobę do osiągnięcia jej celu, tak? Czyli na przykład ktoś się pojawia z jakimś problemem, para się pojawia z problemem, zastanawia się, co zrobić, tak? Wtedy siadamy, pracujemy razem, dostajecie ode mnie różne ćwiczenia i zadania. Bo praca ze mną polega na dużej ilości ćwiczeń, kiedy jakby jesteście już po spotkaniu, no bo umówmy się, że na przykład problemy z wytryskiem czy z czymś po prostu trzeba przećwiczyć. Tak, dzięki Staszku za kontakt do mnie. Dobra, no to słuchajcie, ja zaraz biegnę kąpać to moje biedne dziecko. Zachęcam Was do bio, bezpłatny pierwszy rozdział książki. Możecie mi pomóc wybrać tytuł dla mojego najnowszego e-booka. Bardzo Was proszę o pomoc. Kliknijcie jeden z tytułów. No i panie z Krakowa, słuchajcie, serdecznie zapraszam na bezpłatne spotkanie do Krakowa. W hotelu jest, nie pamiętam teraz, słuchajcie, w którym, ale jest link, można zarezerwować sobie miejsce. Będę tam mówić o mojej powieści erotycznej. No bo właśnie ja się zajmuję też tym, żeby libido było rozbudzone, żeby kobieta miała więcej ochoty na seks. A wiem, że powieści erotyczne w tym pomagają, więc napisałam książkę, w której jest dużo dobrego seksu. No jest też wiele pomysłów na seks. Więc tym się będę w piątek zajmować. Dobra. Czy ja mogę zaakceptować? Nie wiem, czy mogę zaakceptować. Możesz do mnie napisać, to Ci odpiszę. Generalnie głównie akceptuję znajomych. Jak to wszędzie, nie? Po co mieć dużo nieznajomych wśród znajomych gdzieś tam na mediach społecznościowych? Jak napiszesz do mnie maila, na pewno Ci też odpiszę. Dobra, słuchajcie. No to na dzisiaj tyle. Serdecznie dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, za to, że jesteście, że pytacie, że jesteście aktywni. Dziękuję. Dziękuję Staszkowi z tego serducha, że z nami jest, bo to naprawdę, słuchajcie, niesamowity moderator. Zachęcam do przeczytania mojej powieści, a już dzisiaj możecie pobrać pierwszy rozdział bezpłatnie sobie najnowszej mojej książki. No. Oczywiście można ze mną też rozmawiać, także jak coś, to po prostu piszcie. Najlepiej piszcie po prostu też na maila kontakt@pikantnaedukacja.pl. No bo wiecie, mnie czasami też, mimo że się gdzieś pojawiam w sieci, to na przykład prowadzę na przykład jakąś rozmowę, nie zawsze mam czas, żeby odpisywać i być na bieżąco. Dobra, to co? Dzięki, cudownego wieczoru, wszystkiego dobrego. Weźcie, poczęstujcie się wszystkim tym, co jest dobre w bio i pomóżcie mi wybrać ten tytuł. Bardzo Was proszę.